A we wszystkim w dzisiejszym odcinku coś innego oprócz uprawy tytoniu, inne sprawy bieżące, jak to się mówi. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku wymienimy olej. Muszę na razie zrobić taki porządek. Także tutaj zaciągniemy. Chwila, jest! Coś wam pokażę! Chodźcie. O, widzicie? Grubo. Ładuję po prostu pralkę. No, pralkę. Dobra. Ładuję pralkę. Chcę wyciągnąć ten silnik, co tam w środku jest, i zamontować na tym archiwalnym młynku. Także, może coś się nagra. Na razie go troszeczkę przedmuchałem, ale dobra, idziemy do następnej roboty. Na razie nie mam sprzętu, tylko taka siekiera tylko została, ale nie jest źle, prawdopodobnie wszystko chodzi. Może nawet zegary wstawię. Tutaj ja to wszystko wyłącz, załącz. Dobra. Czy to się nagrywa? Nagrywa. Daję ci troszeczkę bałagan, ale tak. Szczerze mówiąc, posprzątałbyś tu trochę. Dobra, sprzątam kiedy idzie, bo dużo czasu, może będzie deszcz padał. A, czy ja mówiłem już, w czym wymienimy olej? W naszym najstarszym ciągniku, czyli dziadku Władku. O, pozdrawiam wszystkich Władków. Nie miejcie nic za złe. Władek od słowa Władimirec? Władimirec to było jakaś miejscowość? Nie wiem. A, powiedzcie, napiszcie w komentarzu, skąd nazwa Władimirec. Każdy tylko Władimirec, Władimirec, Władimirec. Ale skąd ta nazwa? Czy to było miasto? Nie wiem, dobra. Zawsze coś musi się stać. Zawsze muszę znaleźć. Się nagrywa? Mhm. Dobra, podgrzaliśmy trochę silnik. No bo jak to mówiłem, mieliśmy problemy z GoPro. Także tutaj zamknę, bo takie są przeciągi. No i co? Przystępujemy do wymiany. Do wymiany będzie potrzebne, jak to się mówi, zgrane ręce oraz olej. Oraz ciągnik, który się wymienia. Dobra, jak my to robimy? Jak ja to robię? A, coś będę mówił. Coś opowiem o ciągniku. Ciągnik produkcji rosyjskiej. Produkcji rosyjskiej. Z 1987 roku. Zakupiony od nowości. Czyli jeszcze mój ojciec go kupił. O, w tych ciężkich czasach. Czyli 80. chyba. 87 rok. Pamiętam. Jesień. Na jesień. Dobra. Krzysiek, ty nie gadaj, tylko kręcę i pójdę się nowej. Dobra. To tak się patrzę w garażu. Taki syf, że naprawdę się zastanawiam.
czy kiedyś nie posprzątasz? No nie ma czasu na tego sprzątanie. Zobaczmy, co się do roboty. U mnie się czasami szuka. 10 minut, tak. 10 minut. 10 minut na roboty jest. A się szuka pół godziny. Jaki klucz, nie wiem jaki to... Staram się wymieniać jakieś co... To ma ta godzina. A, zobaczcie, że tam już napykane jest. A, chodźcie tutaj. A, można zobaczyć. Prawie 6 tysięcy. Ale co tu nie ma, to tam. W sumie... Co, teraz już odpoczywa. Bo... Już tak nic takiego nie robi. Ogólnie... Ogólnie gania z opryskiwaczem i w lewo gryzarkę. No dlaczego w lewo gryzarkę? No w lewo gryzarkę jest jednak... Pewne? Jest dość ciężko. No ale... O, to ci... Kurczę. O, patrzcie, fajny kanał mam, co? A, to z tym kanałem to długa opowieść. Długa opowieść, jak to było? Bo tak mam tutaj takie ukształtowanie terenu, że po prostu woda czasami nadchodzi. No i gdzieś to była taka burza, że... No, tak wszystko... Tak... Tak był ulewny deszcz, że po prostu... Woda z pól przelała się tutaj i no i to i po prostu zamoliła cały kanał. Już w sumie nie chciało mi się go ogólnie rozkopywać, wykopywać, także zostały tylko deski. No ale no, tak myślałem, że nigdy kanał nie będzie potrzebny, ale czasami jest potrzebny. Ale dobra, do rzeczy. Dobra, w pierwszej kolejności wypuściliśmy olej. Teraz w ciągniku T25 jest tak zwany filtr odśrodkowy. Ale Krzysiek, ty powinieneś to pierwsze umyć. Macie rację, powinienem umyć. No chyba go umyję później. Bo zobaczcie, jakie on w środku jest brudny. Także, no, jakoś tak czystością nie grzeszę. No dobra, może nam się jakoś uda to wymienić. Bo już czas, bo już się jakoś umyć, ciężka praca przed nim. To jest chyba potrzebna 19. Wszystko jak się nie ma szybkości, nie ma czasu. 19, to dawno olej wymieniałeś. Tak, wymieniałem chyba 2 lata temu. Ogólnie olej wymieniam. Kiedyś to się robiło częściej. Aha. A teraz to się robi w sumie co 2 lata, bo tak nie nabijem o to godzin tyle. Ogólnie już jest 3 ciągniki w gospodarstwie, także tych motogodzin się nie da tyle nabić. I tak to wychodzi. O, to jest właśnie obudowa. Otwieram ją. A w środku jest taki, jakby to nazwać, no filtr, to się nazywa filtr. Można cokolwiek nazwać. To się nazywa filtr, tak zwany filtr odśrodkowy. Czyli pod wpływem ciśnienia oleju to się tam rozbryzguje. Ja pokażę wam, jak to w środku wygląda. Z góry pewno 19, bo pamiętam coś 19. Ja? O, a? Jak pamięć troszkę mam. A w środku jest takie sitko. Takie dysze. A, miałem mówić o ciągniku. No ciągnik jest od nowości. Ciągnik chociaż jest, jak to się mówi, w pierwszej fazie, no nie był udany, bo po roku czasu siadła pompa wtryskowa. No bo tutaj z tej strony, proszę, kamerzystę. Bo tam pompa wtryskowa jest już druga. To nie jest, no nie wiem, też kupiona chyba gdzieś na bazarze, wtedy jeszcze było kupione, nie było tak pomp. Także, ale też dość było oryginalne. Ta pompa w ogóle
jest już trochę lepsza. A, ale krew poszła bokiem. A, kurwa, to się wytnie. Ach, tu się część powycina, bo to ochrona środowiska i te sprawy. No, nie będę wszystkiego pokazywać. Ale później mnie krytykować, że ja nie umiem oleju wymienić. I teraz tak, ten część... Mówiłem o tym ciągniku. To jest tak, ten ciągnik, jak to się mówi, troszeczkę był nieudany, bo tak. Przy pierwszych, to co pamiętam, jeszcze załebka, nie działała linka obrotomierza. I, ale to było, jak to się mówi, chyba pierwszy przegląd po 100 motogodzinach za nowego. I to było wymienione, czyli pierwsze, czyli w sumie do tego można jeszcze dodać 100 motogodzin, bo nie działała. No ale no, zdarzy się. No i ta nieszczęsna pompa. Ale w sumie więcej do ciągnika się nie dokładało. Jeszcze jedna. Ale już na ten swój wiek ciągnik tak dobrze się trzyma. Była wymieniana jeszcze pompa olejowa i rozdzielacz. Pompa olejowa i rozdzielacz, czyli ta pompa już jest ten, ale w sumie, bo wystąpił taki problem, że po prostu nie chciał podnosić takich ciężkich tych. Nie chciał podnosić. Już nawet nie chciał podnieść opryskiwacza. I myślałem, że po prostu, że nie działa pompa. Wymieniłem pompę, zrobiłem remont siłownika a okazało się, że był już nie trzymał rozdzielacz. Nie był wymieniony rozdzielacz. Czyli tak, pompa olejowa była wymieniona, rozdzielacz na drugi. No i renowacja. Tam uszczelniacze chyba kupiłem i tu wszystko. A tak w sumie, no bardzo dobry ciągnik. Bardzo mało pali. A, rozrusznik. Rozrusznik był wymieniony jeszcze. No to rozrusznik był wymieniany jakiś, nie wiem, po 15 latach pracy. No i oczywiście tam akumulatory chyba wytrzymują nawet. Przy tym rozruszniku to nawet akumulatory wytrzymują nawet 8-9 lat. Także nie jest tak źle. No to co, przystępujemy do rozkręcania tego tutaj tak zwanego filtra środkowego. Filtr jakoś mocno płacze. Ale też słychać dalej, że po prostu popuszcza rozdzielacz. Czyli to ty rozdzielacz może popuścić. No rób coś. No robię, no k***a, klucz nie chce się otworzyć nawet. Co mam robić, jak klucza nie ma? Tu się odkręca. No, w ten sposób. To jest taka uszczeleczka. Ale Krzysiek, powinieneś robić w gumowych rękawicach. Tak, powinienem robić w gumowych rękawicach. Tu powinno być czysto. Ale tak nie jest, no. To taki czas, no u mnie tak się robi. To się robi jak... A hura! Aha. I ten cały... O, tutaj. Słońca. No i ten cały olej sobie tutaj krąży, to trzeba wycierać. Wszystko osady. Osady się do tego.
Aha. Dobra, tak jak już tu była mowa, to muszę troszeczkę przemyć, bo gdzieś taką syf. Dobra, do tego co stosuję pędzelek. Nie, wszystko to oczyści. Może to przyniosę gdzieś tutaj? No nie wiem. O, tutaj będzie najlepiej. No bo wszyscy widzieli, że to nie jest takie wszystko proste. O. Cyku, cyku. To się wszystko robi szybko. Tam niektórzy widzę nawet chyba nie czyszczą. No ale to się mówi. No. O, już jest tego. A no. Cyku, cyku. No. No i najważniejsze też rzeczą jest to, żeby udrożnić tutaj te dwie dysze, co tutaj są. Z jednej i z drugiej strony. Także do tego zastosujemy jakiś drucik. Także żeby nikt nie mówił, że nie tego. To z jednej strony, z drugiej strony. No, czyli jedną część mamy już gotową. Teraz tutaj. Teraz to. O, widzicie? O, i tutaj sobie to zamoczę. To się tam odmarza. O, patrzcie, co tu jest? O, o, widzicie? O, patrzcie. O, no, jaka galaretka. Widzicie? I to działa tak, działa filtr odśrodkowy, czyli ten cały osad. To ja odcinam nożykiem. O, zawartość galaretki. Wrzucam do tego. Dbamy o środowisko. I to też po prostu w środku wymywam. No, cyko. A, pochwalę wam się coś jeszcze. Bo suszę jeszcze tytoń. Mam jeden rząd suszarni. Taki jestem oszczędny. Mogę przecież przelicz prąd, drzewo. Teraz wam pokażę. O, jak wyczyszczę tak. A tak ogólnie już teraz przygotowuję się do uprawy przed na żyto, czyli w tym roku posieję żyto na życie. No i nie miałem czasu, jak to się mówi, tam niektórzy podkładają, niektórzy tam jakieś tam agregatami robią, a ja to, jak to się mówi, idę na łatwiznę i opryskam od chwastów i spróbuję to zaorać na raz. No i posiać, no oczywiście obrawić agregatem i posiać znów żyto. No ale to może coś się nagra. Także na razie ciągnij ten i ten chodzi w opryskiwaczu. A tak dzisiaj zrobiłem. Zakupiłem one, już widzę, trzeba było wymieniać. Czekajcie, jeszcze zrobię tutaj, ładnie. To jest taka siatka. To wyciera, gdzieś jaka czysta. O, tak to mogę wyglądać. To jest tak, ta siatka się wkłada tutaj. No i tutaj widzicie taki o-ring. No, cyku, cyku, też oczyścimy go, żeby on to ładnie pasował. O! I tu idzie nakrętka z tym. Widzicie? Czyli... I skręcam. Widzicie, ten klucz wyniosłem. Poszukajcie mi ten klucz duży. Gdzie on jest? A, tu jest. Mamy prawie oczyszczony, z czego to wycieramy, tak żeby był ładny, dobra?
montujemy go tutaj w tym. Jeszcze tu można delikatnie powycierać. W środku. Widzę. Dobra. Wkładamy. Nakrętka. I podkładacz, znaczy podkładacz i nakrętka. Czasami się coś tam spadnie, no bo to człowiek się śpieszy, jakby ten miał cały dzień na to, to by to mało robił, ale to się mówi. Muszę jeszcze wieczorem chyba 3 opryskiwacze wypryskać. Także nie ma to tamto. Dobra, kręci się, kręci się. No, no to też można przemyć w środku, żeby było ładnie. No. Powycieramy i zakręcamy. I w sumie już olej mamy prawie zmieniony. Czyli tylko, żeby nie zapomnieć zakręcić kurka od spodu. O, tak, i zakręcamy. A, jeszcze należy przy wymianie oleju, nie zapominajcie wymienić olej w pompie olejowej. Także tu jest w pompie wtryskowej, nie olejowej. W pompie wtryskowej. Też jest do wymiany oleju, będzie potrzeba dwóch. Fajny kluczy, 14. O, dobra gitara, to teraz wymienimy w pompie olejowej. A ty wtryskowa? Kurczę, no. Dobra, 2,14. Jest, znaczy 14 i 19. No. To jest korek kontrolny. No tu najczęściej będzie ciekło takie paliwo, bo nie wiem, czy już pompa nie trzyma lub pompa przepuszcza. O, i spustowy. To się odkręca. Wciąż do siebie. O, ale zrobimy tak, jak się należy. Także proszę sprawdzić, że to wszystko idzie do wiadra, nie do ziemi. Także, no, ale Krzysiek, mógłbyś umyć ten ciągnik wcześniej. No mogłem. Ale jakoś tak to wszystko schodzi. Wszystko szybko, wszystko na szybkości. Także nie ma czasu. I tu jest taki blef. Nie wiem, czy to tak będzie dobrze widać, ale... To jest korek taki wlewowy. I tu idzie tu ile? No nie wiem. Nie wiem, tak po prostu wlewam, a nigdy nie zastanawiałem się, wlewam tyle, co no tyle, co kontrolka tu pokaże, także nie wiem ile, setka? Może i nie. Także tu już ściekło. To jest ważna czynność, po prostu wymiana w tej pompie wtryskowej. Tak wciągniki dziś mają, że bo na przykład już pompy wtryskowe nie wiem, jak w 60, czy 30, czy 60, bo nigdy nie miałem, także nie wiem, jak tam jest, czy tam jest olej, czy tam się jakoś smaruje paliwem, trudno mi powiedzieć. Dobra, i przystępuję do lania. Olej, o, super Falco, SD, coś tam. Dobra. Zdejmujemy banderolę. Przystępujemy do losowania. To jest główny ruch oleje. No. Tak przez chwilę. Ogólnie on już ze względu na swoją starość no już potrafi nawet tak do jednej wymiany, do drugiej z 2 litry oleju chyba z tego przepalić. Także prawdopodobnie
Już ma zużyte pierścienie. No, już nie jest. No. Także potrafi spalić też i olej. No, jakoś to mi się leje. Krzysiek, bo się śpieszysz. Tak, no bo film ma być krótki, a ja tu się bawię. O, już jest dobrze. O, tu widać, już cieknie nadmiar. O, zobaczyć. O, już wycieka po prostu nadmiar z tego kontrolnego. No i ja tutaj też, to nie może być za dużo. No. Kręcam. Już w sumie w pompie wtryskowej mamy wymieniony olej. Dopracowuję to. Wykręcam nakrętkę kontrolną. Śrubę kontrolną. Aha. I kontrolkę w lewo. Dziewiętnastka. Dobra, skończyłem w pompę tryskową. I co? Najważniejsza rzecz? To przed wlaniem oleju do silnika należy wkręcić co? No, korek. Dobra, wkręcamy korek. Z tej strony. Chociaż powinienem chyba wymienić też tę uszczelkę. Uszczelkę? Uszczelkę. No ale nie wymieniłem. Dobra. Klucz na korku jest 27. Pamiętajcie. Teraz tak. Wlewamy olej. O, tu mnie raz. O, już takich kupiłem. Bo ten oryginalny wystrzelił mi. I nie znalazłem go. Także musiałem kupić taki zastępczy. A nie wiem, z czego to jest. Przystępujemy do wlewania oleju. Tego oleju, jak już wspomniałem, idzie jakieś 6,5 litry. Czyli tu mamy 5. Wlejemy go zgrabnym, po prostu ruchem, nie ruszając się. Tak, żeby oleju nie wylać, no bo już to jest świeży olej, także wiecie, nie sztuka wylać go. O, patrzcie, jak ja to robię. Tam niektórzy używają jakichś lejków, nie lejków. Ale... O. No i jeszcze coś może powiem o ciągniku. Wiecie, bardzo dobrze się sprawuje. W sumie w gospodarstwie mamy już 3 ciągniki. I tego się nie zamierza sprzedawać. Z tego względu, że no ktoś musi robić ciężką robotę, czyli pracować w grobogryzarce. Nie wiem, czy zauważyliście, że z przodu ma taką fajną ramę. Bo ta rama nie jest zrobiona, żeby po prostu ładnie wyglądał. Tylko, żeby krzaki, łodygi tytoniu obijały się. Tutaj. Żeby nie uszkadzały po prostu. No, pokażę. Światem. Oni tutaj, o, zobaczcie, jaki tu jest cały ten osad z tego tytoniu tutaj. To wszystko on tutaj, jak to się mówi, końcową robotę robi. No ktoś musi. Szkoda mi te nowe ciągniki do takiej roboty. To się mówi, niech się stary wykaże. Także wlaliśmy 5 litry. Teraz jakieś 1,5 litry. W sumie lejemy na oko. Bo i tak spali. Możemy nawet coraz więcej. No i tak spali. Dobrze. A tu jest właśnie taka kontrola. Wcześniej powinienem je oczyścić, ale czy to ma jakieś różnice? Chyba żadne. Wchodzimy. Troszkę musi olej zejść.
No. Teraz trzeba lać dalej. No. Teraz sprawdzimy, ile teraz mamy. Wiem. Świetna. Jest ta szpiteczka. Okay. No. Ogólnie już jest prawie pod literką B. Nie wiem, czy to będzie widać. No ale dolejemy jeszcze troszkę, bo pójdzie z pół litra do filtra odśrodkowego. I ewentualnie po odpaleniu sprawdzi się, czy trzeba dolać, czy wystarczy. Otwieramy klucze, bierzemy wiadereczko. Cyk. No to co, w ciągniku mamy już olej wymieniony, także myślę, że wystarczy na 2 lata, no bo w sumie jak zrobię 50 motogodzin przy cięciu łodyg tytoniowych, to będzie górna, ale coś wam jeszcze pokażę, chodźcie. Cyk. Pokażę wam, ile suszę w suszarni teraz. A? Zobaczcie, ile mam. Mamy tylko jeden rząd. Żadnego roku tak nam nie wyszło, żeby zostawić jakieś 30 wieszaki, bo w jednym rzędzie jest 30 wieszaków. Tak co wyszło w tym roku. No, nie zostawiamy nic na polu, bo szkoda. Także zakończę takim tytoniowym akcentem. To co? Tytoniowy głos w waszych domach. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!